Naprawdę się przygotowałeś, to jest bardzo miła odmiana. Dobra, to zaraz ten kodek zostawię. To chciałem cię zapytać, jakie ty miałeś traumatyczne przeżycia, że mnie spytałeś, wiem, kim jesteś? Chodzi o to, że teraz jest bardzo dużo kanałów, które powstają, kanałów twórców, jak zwał, tak zwał, którzy bazują na tym, że skoro nie mam pomysłu na siebie, to ten pomysł na siebie stworzę przez innych. I zapraszają ludzi do rozmowy. Są absolutnie w żaden sposób nieznani, nic wcześniej jakby nie udowodnili, tylko zapraszają znanych ludzi, w ten sposób sobie nabijają liczniki. I tego jest tak dużo, że oni nie są w stanie się przygotować do tego. Na przykład byłem na rozmowie u Winiego, on też zaprasza do siebie do samochodu. Tak. Jednego dnia przeprowadzał 5 rozmów. Siadam do niego do samochodu, mówię, a czy w ogóle wiesz, czym się zajmuję tak bardziej szczegółowo? No tak, tak, tam jesteś tym, no stand-uperem jesteś. Mówię, no dobrze, a o czym będziemy rozmawiać? Wiesz co, no zaczniemy gadać, a potem to jakoś tam poleci, no nie? I gadaliśmy przez pół drogi o jakimś samochodzie, który nas minął.